Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym update'cie na moim kanale. Słuchajcie, kilka informacji ważnych, więc postanowiłem, że nagram, słuchajcie, vloga. Pierwsza rzecz, od jakiegoś czasu wrzucam vlogi na kanał Husiek Plus, na odświeżony kanał Husiek Plus. Tam nie ma na chwilę obecną dużo subów, więc jeżeli kogoś z Was interesują tematy kosmiczne bądź bardziej przyziemne, które będą się pojawiać, to zapraszam na kanał Husiek Plus. Tu gdzieś Wam się pojawi teraz film proponowany, mam nadzieję, że będę mógł dodać. Jeśli nie będę mógł dodać, to znajdziecie go na pewno w opisie. W opisie też znajdziecie link do tego kanału. Także zapraszam, jeżeli kogoś interesuje i będzie chciał oglądać, powiedziałem, vlogi bądź jakieś inne materiały, które nie będą pasować może na ten kanał mój główny. Jeżeli oczywiście nie macie zamiaru oglądać czy coś, a chcecie zasubować, bo nie wiem, bo mnie lubicie, bo czy coś, to nie subujcie. To po prostu wejdźcie sobie od czasu do czasu, jeżeli Wam coś tam się spodoba. Aczkolwiek, jeżeli chcecie i lubicie oglądać właśnie takie vlogi, tematy przyziemne i nieprzyziemne, kosmiczne i niekosmiczne, to zapraszam do subskrypcji tamtego kanału, oczywiście do zostawienia dzwoneczka. Słuchajcie, druga kwestia streamów. Jakiś czas temu streamowałem na YouTubie, testowałem. Wczoraj mi się coś pokiczkało przez muzykę. Tam na chwilę obecną mam chyba jakąś taką blokadę czy coś, że nie mogę obecnie streamować. No i zmuszony byłem co nieco do streamowania na Twitchu i też na tym Twitchu zostaniemy. Słuchajcie, chyba bardziej to i Wam to widzę odpowiada bardziej też po części, bo mówicie, że czat jest lepszy. Dla mnie też funkcjonalność jest znacznie tam chyba lepsza. Mam lepsze statystyki tam, jeśli chodzi o wgląd do nich i tak dalej. Także od dzisiaj, od wczoraj streamy tylko i wyłącznie na Twitchu. Oczywiście będę Wam nagrywał takie vlogi jak teraz, że słuchajcie, stream na Twitchu o tej godzinie. Także takie będą zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do zainstalowania sobie aplikacji bądź zostawiania tam obserwacji i będziecie dostawać pewnie powiadomienia. Link oczywiście też macie na moim kanale, na głównym kanale w banerze jest link do Twitcha. Macie to rzeczywiście w opisie tego filmu, gdyby ktoś chciał. I tak sobie będziecie mogli znaleźć mnie na Twitchu. Kwestia jeszcze jednej rzeczy. Pytacie, Huśku, kiedy będzie ETS z widzami? I słuchajcie, ostatnio ktoś z Was chyba na grupie Jelonki Huśka, na którą też zapraszam, bo tam się najwięcej dzieje, gdyż Facebook obcina zasięgi na fanpage'ach, to na grupie się jednak więcej dzieje, więcej możecie się dowiedzieć. I ktoś właśnie tam zaproponował, Huśku, zrób sobie jak Wojek Bochun, zrób sobie zgłoszenia, listę zgłoszeń, ustalaj daty i tak dalej. I to tak postanowiłem, że kurczę, to chyba będzie dobre, że będą się pojawiać właśnie odcinki z Wami, gościnnie różne osoby. Zapraszam oczywiście też do udziału w tych odcinkach firmy spedycyjne, wirtualne firmy spedycyjne. Nie robiłem tego wcześniej, że odmawiałem zazwyczaj nagrania z firmami spedycyjnymi, a teraz jednak zrobimy małą zmianę. Jeżeli macie jakąś firmę bądź pracujecie w jakiejś firmie spedycyjnej w ETS-ie, chcecie jechać w jakimś konwoju maksymalnie do 3 osób, to zapraszam poprzez kontakt, możecie się oczywiście zgłosić, wyznaczymy sobie termin i pojedziemy i porozmawiamy na różne tematy. Słuchajcie, co należy zrobić, żeby dostać się właśnie do takiego nagrania? Te nagrania będą ukazywać się w środę, ponieważ w środę zamiast Forza Horizon bądź Dirta będzie właśnie ETS z widzami, ETS plus gość, ja to tak nazywam. Co należy zrobić? Wysłać swoje zgłoszenie na maila, którego macie w opisie tego filmu i tylko na wyłącznie na tego, nie na innego maila wysyłacie zgłoszenia, tylko i wyłącznie na tego, czekacie na moją odpowiedź, ja ustalam termin. Oczywiście wymagania to mikrofon i posiadanie TeamSpeaka. Na TeamSpeaka tutaj, jak widzicie, zapraszam, to jest mój TeamSpeak, tutaj mnie znajdziecie najczęściej, ts3gaming.pl, także tam zapraszam, jeżeli chcecie sobie porozmawiać czy coś, to w mojej strefie pogadanki z Huśkiem, tam możecie sobie mnie znaleźć. Prawdopodobnie tam pojawi się jeszcze pokój ETS z gośćmi czy coś. Tam będziemy sobie też ustalać ewentualnie jakieś daty, jeżeli ktoś przyjdzie. Ale proszę Was, żeby to były zgłoszenia właśnie na maila. I z tych mailowych zgłoszeń oczywiście będziemy ustalać daty, kiedy będziemy się spotykać i gdzie. Także takie będą zmiany, jeśli chodzi o ETS-a. O Twitchu już powiedziałem, o kanale Husiek Plus już powiedziałem. Ten kanał, tak jak mówię, jest odświeżony, są wyczyszczone subskrypcje. Jest tam już jeden vlog, drugi będzie właśnie w produkcji, zaraz za niego się zabieram. Także myślę, że jak już to oglądacie, to ten vlog jest tam wrzucony. I chyba z takich większych informacji Wam podałem wszystko. Także do zobaczenia i widzimy się niebawem w filmach. Dzisiaj na kanale będzie tylko ten vlog. Stwierdziłem, żeby on się bardziej rozszedł, a jutro już normalnie, standardowo.
Pewnie pojawi się jeszcze pytanie, Huśku, czy będzie dzisiaj stream? Ciężko mi jest powiedzieć na chwilę obecną, bo jeszcze wieczorem mam pewne załatwienia, więc jeśli będzie, to na pewno pojawi się, słuchajcie, jakaś zapowiedź, na pewno się pojawi na YouTubie, na pewno się pojawi na grupie i na pewno pojawi się na fanpage'u, także śledźcie te trzy opcje i na pewno nie przegapicie. Także cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, no i na razie.